Dobra, może pod zrzut polecę. Zniszczyłem sobie połowę maczety. O, to może będzie taka właśnie poboczna rzecz. A nie, dobra, to jest miliard samochodów. Zniszczyłem sobie połowę maczety tylko po to, żeby zyskać coś, co nic mi nie daje zbytnio. Z drugiej strony nabiłem sobie połowę levela do atakowania. O, pamiętam, tutaj meteoryt spadł. Pamiętam tą miejscówkę. Płyń. A bo ja haku nie mam już tego. Dlatego nie mogłem wyjść w taki sposób. No nie. Dobra. Na szczęście pamiętam, którym się daszowało. Mówię, na tą właśnie postać. Czekałem, aż przewali w jakiś mur. Właśnie na tą postać jest dobry pistolet. Bo zadaje spory damage, no i nawalam mu w brzuch ciągle. Mówię, nie ma tu nic poza główną misją. Trochę lipa. Mogę co najwyżej odnieść sobie jeszcze te zrzuty. To było... Coraz więcej w ogóle sprinterów gniazd, chyba tutaj. Nie. Może tutaj? Spoko, Noil. Ja też będę niedługo kończył. Właśnie dlatego chcę chociaż oddać te zrzuty. Są ludzie Raisa? Gdzieś tam? Dobra, niech się pobawią. A ja bym wymienił na łuk, bo jest, żeby strzelić w głowę. Tylko nie wiem, czy to jest w DLC, czy nie. Zadanie. Chyba w DLC. Dobra, zmieńmy na coś bardziej przydatnego. Albo wiem, co zróbmy. Ej, dostałem właśnie coś, o czym mówiłem ostatnio Noilowi. Nie o to mi chodzi. Nie żyję. Chciałem wybuchowe strzały odpalić, a zapomniałem, którym się zmienia. I tyle by z tego było. Sad. Dostałem pakiet rekwizycyjny. Tak, chcę ubić interes. Gdyby nie to, że ma to wolne nawalanie, to by było spoko. No raczej bym szukał czegoś legendarnego. To sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj i to sprzedaj. Kawy nadal nie mam więcej. Może on ma kawę. I przy okazji ma strzały. Dobra, dobrze, że kupiłem chyba tylko jeden. Jeśli faktycznie się kupił. No okej, okej, okej. No tutaj nic. Znalazłbym sobie jakiegoś legendarnego miecza. O, tutaj umarłem. Nawet mają nadal strzały w sobie. Miło, że reagujesz. No i uratowałem go. O, znowu pakiet rekwizycyjny. Czyli warto ich...
Dobra, zaraz się podnyję się, ale chcę zobaczyć, czy mają kolejnych pakietów. Warto ich zabijać. Muszę ich 50 zebrać. Dobra, dobra, żyjesz. Wstawaj. Mam ich 15 w ogóle ocalić. Do misji. Dziękuję za znamienie. Nie ma za co. Daj mi cośkolwiek w zamian za ocalenie życia. Walec. Już wolę ten exp. Tu jest strefa kwarantanny. Tylko to jest ten księżyc? Nie, to jest jakaś inna strefa kwarantanny. Chyba od jakiejś drugiej strony jest przejście. Hotel Del coś tam. Miło! Niestety nie zrobię tego już dziś, bo nie zostało mi za dużo czasu, ale... Spike, tu Crane. Jest tu cały budynek oklejony taśmą informującą o kwarantannie. Wiesz coś o nim? Masz przed sobą pierwotną strefę zero. Pierwszych zakażonych przenieśli tam ze szpitali, gdy wybuchła epidemia. Wszystko szybko... Sobie zaznaczyć mogę. Budynek stoi opuszczony. Mnóstwo w nim gryzonów. Ale pełno tam też fajnych rzeczy. Nawet ludzie Raisa nie dali rady się do nich dobrać. No i spoko. Mam drugą przynajmniej strefę kwarantanną blokowaną. Tyle dobrego. Mówię, będę mógł sobie to na następnym live'ie zrobić. Bo one są spoko, całkiem. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie są te wieże z powrotem do normalnego miasta. I zaraz się noc zrobi. Spinaj się. O, to ja ostatnio odbierałem misję. I dostałem plan, który miałem dostać. Tu jest jakiś sklepikarz gdzieś na dole. Pytanie, jak tu wejść? Bo chyba to nie jest tu, nie? Nie, to jest gdzieś u góry. Nie mam pojęcia. Chyba, że tu jest jakieś wejście. Nie widać nic. Dobra, rypać to. Gdzie jest ta wieża? Do której chcę iść. Gdzie bym chciał pójść? Była taka remontowana wieża, halo. O, tam. Fajnie udało się zaznaczyć jakoś znacznik na miejsce, na które się patrzę. Zlecenie tam to raczej nie będzie duży problem. Dobra. To będzie to. I jest chyba tam jakaś misja. Jeśli dobrze wiedziałem, wykrzyknik był. Że będę musiał złapać linki. Więc przebiegnijmy. Mówię, oddam te pakiety przynajmniej. Zrzutów. Jeśli będzie jakieś zadanie, no to miło. Nie, nie widzę już tego zadania. Chyba jednak mi się przywidziało. Znowu będę musiał szukać wejścia. Do środka. Tutaj nigdy nie odnalazłem sklepikarza, bo nie mam pojęcia, jak się do tego wchodzi. Wyzwanie? Znajdź wszystkie flary. Spróbujmy. Nie robiłem tego nigdy jeszcze. Whew.
Muszę je zebrać, czy muszę... Tak, muszę je zebrać. Zastanawiam się, czy muszę je zebrać, czy... Dobra, wyłączyć. Czy po prostu do nich podejść. I obszar. Ale haku chyba mogę używać. Albo nie. No płyń, płyń, płyń. Ale to jest coś nowego. Jak się nie uda tym razem, no to mogę spróbować kolejny raz. Nie wydaje się to specjalnie trudne. Przy okazji tylko 1000 expa się dostaje. Dość długo się pływa w tej wodzie. Nie mogę użyć niestety haku. Przynajmniej do przyciągnięcia się do wody. Może na zewnątrz będę mógł użyć. Będę miał 20 sekund na 50 metrów zrobienia. A, nie można używać kotwiczki, dobra. Jednak. Dobra, to spróbujmy bez kotwiczki i od razu do tego pierwszego polecę. Do tego tu. Na zewnątrz. Mówię, trudne się to nie wydaje. Choć teraz coś we mnie nawalać będzie. Dobra, i wyjść na ląd i szybko pobiec do tego drugiego. Tak będzie szybciej niż płynąć. I potem na tę wysepkę skoczyć jak najszybciej. I potem 52 metry. Odwrotnej trochę kolejności. I mówię, raczej bez problemu siądzie. Chyba, że wszystko jest koło wysepki, więc najlepiej po prostu po tej wysepce wracać na nią i z niej wyskoczyć dalej. No, 45 sekund, dwie zebrania, no to easy, mega. Jeśli już przynajmniej ogarnię, o co w tym chodzi. Ile mi zostanie z 20 sekund? Mówię, szkoda, że nie można pływać szybciej. No troszkę mniej niż 20 sekund. No ale nadal na easy. Dobra. I dostałem level up sprintu. Można zrobić to kolejny raz? Czy będzie to samo? Znajdź flary, może to jest ciągle to samo. On nic nie mówi. Mówię, zastanawiam się, jak wejść dalej, gdziekolwiek. Po tych sklepikarzy itp. Co są pokazani niby tutaj. Może jakoś tu na dole. O, nagrodę za coś dostałem. Pog. Ciekawe za co. A dobra, mniejsza. A tu jest sklepikat, no i o, dobra. Zapomniałem o istnieniu. Katana niebieska. O, to by było właściwie. Ciekawe. Tylko szkoda, że niebieska. Na razie podziękuję. Przeteleportujemy się do wieży. Oddam te wszystkie zrzuty. I może u nich coś będzie. Fajnie by było się pobić kataną. Rais dobił targu z GRE. Tego jeszcze nie było. Chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Rais właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Mówię, to brzmi jak ostatnia już misja. Główna. I patrzę na to, że mam 91%, to jest bardzo prawdopodobne. Maczeta i to już różowa. Tylko 723, to nie jest dużo lepsze niż moja. Tu będzie zajebiście 24. 1124 bez żadnych ulepszeń. To będzie miało 1800 jakieś z tymi ulepszeniami, jak nie więcej. Dobra, wszystko inne mam kupione. Wait, a nie mogę czegoś sprzedać? No właśnie, karabin, maczeta, toporek. I tyle. Oddajmy w takim razie. Tutaj z czerwonym dymem. Ciągle. Wielkie dzięki.
Naprawdę potrzebujemy wsz... Coś tam jest. Tarczy nie potrzebuje. Wszystkiego. Tutaj ten znowu z czerwonym dymem, ale nie wiadomo o co chodzi. Ale dobra. I w ogóle może dzisiaj się uda zakończyć Dying Light'a. Taka oto ciekawostka, bo nie mam chyba żadnych misji pobocznych. Mam tylko jedną misję główną. A mam 93 chyba procent. To może nie zakończę, ale... Zostanie mi jedna misja może. Ale potem jeszcze ten... The Following dodatek do grania mam. Więc... Obniżenie podłokietników. I lecimy. Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Tutaj jest ta jedna misja, o której nic nie wiadomo, o co chodzi. Hono, mam dla ciebie ekstra ofertę. Masz ekstra ofertę? Nic jakoś specjalnego tu nie widzę. Poza tymi rzeczami. A, to są rzeczy, które już mam wymaksowane. Dobra, to lecimy na stare miasto i robimy misję główną, skoro nie ma żadnych pobocznych. Słyszałem już to. Reyes dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Reyes właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Dobra, już coś tam leci z tego. Trochę się odmroziło, a właściwie to trochę bardziej rozwaliłem lód. Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? Maybe, jak masz coś ciekawego? 850-60? Katana? Nie, dobra, na razie nie. Czas się przespać. Żeby nie było nocy i lecimy z misją ostateczną. Godzinę później. A, czyli spałem do nocy. Okej, dobra, nieważne. Na jedno wyszło, ale mniejsza. Przeżyłem noc. Staw czoło Reyesowi na szczycie budynku. Let's do this. Dobrze się zapowiada. Próba numer dwa. Ze wskoczeniem na górę śmieci. A teraz siadło. No to lecimy. Muszę sobie przypomnieć sterowanie. Okej, dobra, to nie był hak. Mówię jeszcze, The Flowing będzie ogrywany. I są jeszcze chyba misje tutaj innego DLC. Nie da takiego, w sensie... No. Są zadanie jeszcze tutaj. Przednie mówiąc nie ma pojęcia. Będę mógł jeszcze te plakaty porobić, tp. Ale na razie lecimy do Reyesa. A potem mówię jeszcze, The Flowing będzie do ogrania. O, zombiak. Zapomniałem w ogóle, że to jest gra o zombie. Przez to, że dawno ich nie widziałem. No tutaj raczej ich nie zrzucę. Dobra, gdzie on jest? Gdzieś tu. No to wchodzimy. Wejście do kanałów. Czemu wejście do kanałów jest na górze budynku? Reyes dobił targu z GRE. Tak, słyszałem to już trzy razy. Zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami. Dalej. Dobra, co mam zrobić? Na szczycie budynku. Czemu mam stawić Reyesowi czoło na szczycie budynku, po czym idę kanałami? Chyba, że mam przejść na jakąś inną strefę. Do tej zeszłej właściwie, w której byłem wcześniej. Gratuluję. I musisz teraz wrzucić cały komplet. Jeszcze drugą. No chyba, że będziesz chodziła w dwóch różnych. Mi się pranie jeszcze nigdy nie skurczyło nigdzie, więc nie doświadczyłem tego. W ogóle muszę dowiedzieć się, czy moje buty można prać. Sobie wrzucić po prostu do pralki, żeby się wyprało. Bo ja nie wiem, jak mam tą siatkę wyczyścić. Ha!
No nie o to mi konkretnie chodziło. A czemu, żeby tu wpadać? Mogę się podnieść? Dobra. Graczem no-stailowym, zawodowym. Dobra, jak tu przejść? Może górą? Dobra, to jest dobry start. I tak, i nie, to chyba gdzieś niżej trzeba przejść. Choć może nie, może tędy. Ale nie kojarzę tych przejść. Ale może jakoś tędy przejdę faktycznie. O, duży. Z dużym się nie chcę bawić. Oczywiście nie da się tutaj przejść, bo czemu by nie? Bo oczywiście to jest ściana. To nie jest wejście do góry, to jest ściana. No właśnie. Cudnie dopracowana gra. A przynajmniej umiem się wspinać po ścianie. Nie chcę się z nimi bić. Ja chcę przejść dalej. Tu jest przejście dalej. Widzisz, Prokop bardzo się skupia na dobiciu 200k. To będzie jakieś bardzo dosyć trudne właściwie, bo zostało niecałe 24 godziny. Powodzenia. Uda mi się w końcu tutaj dostać gdzieś? Czemu te kanały wszystkie wyglądają tak samo? Ale jestem coraz bliżej chyba. Jest, nareszcie. Slamsy. Raiz dobił targu z GRE. Ile razy jeszcze będę to powtarzać? Ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Tak, muszę tak. Go powstrzymać. Powstrzymam go. Fakt, że Raiz właśnie... Ale widzisz, powiedział, że skończył. Jest na propsie. Jest jeden z właścicieli Orlena. To dwa w jednym. Mogę użyć haku tutaj? O, mogę. Tutaj nie mogę wejść chyba. Tu, znaczy tu. Pamiętaj, jak zgaduję po tych paskach na minimapie. Dobra, gdzieś tutaj jest Raiz. Na ten budynek mam wejść, rozumiem. Zaraz przejdziesz zakończenie. Na tym etapie zablokowane są funkcje gry wieloosobowej i nie możesz przenosić się do innych lokacji. Po ukończeniu gry będziesz mógł przydać ostatni zapis i kontynuować eksplorację Haran. Czy chcesz kontynuować? Dobra, tak. Czyli to jednak jest ostatnia misja. Raiz dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Raiz właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Coraz częściej grałem gry w ogóle z takim zakończeniem. W sensie zakończeniem w stylu czytać musisz ostatniego save'a. Czyli moja postać tutaj umrze. Albo ucieknę z Haranu. Jedno z dwóch.
Spider-Man, Cyberpunk. Chyba coś jeszcze grałem ostatnio, co miały właśnie, że ostatnia misja, czy chcesz kontynuować, itp. itd. Szukajmy Raisa. O cholera, co do diabła? Wiedziałem, że się nie oprzesz po chucie. Zamknij się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać. Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł. To są jego ludzie? No, od razu lepiej. Podczas starcia królów powinna grać orkiestra. Brałem już do naprawy broń. Gotowe. Mam nadzieję, że w ogóle starczy mi. Na całą walkę tutaj. No nie trzeba uciekać gdzieś dalej, czy mam faktycznie tutaj iść. Może tutaj gdzieś. Dobra, skok wiary. Przebiegamy przez nich. Uciekaj, Kray. Uciekaj. W tym czas dobrze są niewolnicy. Uciekaj, albo... Czyli to jest... Run. Tylko moja postać się już skończyła. Fajnie. O Jezu. Idźcie. Ciekawe, czy postępy... No w ogóle samochody tutaj spadają. Ciekawe, czy postępy w stylu właśnie nabitych damage'y spadają. Znaczy nabitych damage'y, levela. Od tych damage'y. Tu, w dół. Szlak by to! O. Babyk. Nie żyje. Mogę zestrzelić Babyka? Nie, jeszcze są te wzmocnione. No tak, 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 tak. Zabraknie mi zaraz apteczek. Dobrze, zabiłem. Wyjca. O, ale już mnie gonią. Ale znowu bieg przed siebie. A goni mnie miliardy zombiaków. Wej, tu jest lina. Fajny ran. O, zgubiłem pościg. Pog. Nie zżyję. W ogóle musiałbym przejść sobie The Last of Us Part 1 do końca. O, wybuchła jej głowa. W sensie wyplatynować grę do końca. O, nice! Wystawić ją na Allegro. W ogóle The Last of Us Part 1 remake chodzi o połowę drożej niż The Last of Us Part 2 remaster. Jest raczej więcej chętnych jest na niego. Bo chodzi praktycznie po cenie nowej. A nówka chodzi po 240 zł. Jeden raz to was na part 2 teraz sprzedałem za... ...155 zł. Poszedłbym chętnie o czym piszecie, znaczy... ...więcej o tym co piszecie. Ale... ...próbuję przeżyć. Także na razie czat odpuszczam czytanie. Thank you.
Złapie się któryś? O, dobra, wydostałem się z kanału.